tym dzisiaj ponownie z panem Witoldem. Jak pan Witold, to znaczy, że coś ciekawego. I dzisiaj też mamy inwestycję, która polega na dołożeniu rekuperacji do remontowanego starego budynku. No, budynek z lat 70. bardzo gruntownie remontowany. No, inwestor się zdecydował na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z tego tytułu, że chce mieć świeże powietrze. No i dzielnica Poznania tutaj jest, jak twierdzi, mieszkał niedaleko do tej pory. Jest bardzo dużo smogu, więc zależało mu na rekuperatorze, który będzie miał możliwość filtra antysmogowego. No i akurat tu zamontowaliśmy taką jednostkę, jak w poprzednim filmiku, rekunet o wymienniku ERV z odzyskiem wilgoci, a jednocześnie z możliwością dołożenia filtra antysmogowego. Tak, także tutaj dzięki panu Witoldowi, a także dzięki uprzejmości inwestora mamy możliwość wejścia do środka, zobaczenia, jak wygląda ta inwestycja. Była bardzo ciekawa z wielu względów, co zobaczycie sami na tym filmie, jak go zobaczycie w całości, co gorąco polecam. Jeszcze raz podziękowania dla inwestora za to, że się zgodził, ponieważ już właściwie zaczął tutaj mieszkać. Także jest w trakcie remontu, ale mieszka, mimo wszystko zgodził się, żebyśmy weszli. Także tutaj zobaczycie, jak to jest mieszkać, kiedy jeszcze prace trwają. Także jeszcze raz, szczególnie z tego względu, podziękowania dla inwestora, bo nie wszyscy chcą wpuszczać, jak nie mają idealnie wysprzątane. Tutaj inwestor zgodził się nas wpuścić, mimo jeszcze, że tak powiem, tego chaosu budowlanego. Także będzie bardzo ciekawie, bardzo inspirująco, dużo ciekawych rozwiązań moim zdaniem. Rzadko gdzie można takie modernizacje zobaczyć. Tutaj pan Witold stanął na głowie i dopiął swego, więc bardzo ciekawe rzeczy. Zapraszam do obejrzenia całego odcinka, a my już z panem Witoldem idziemy, zaczniemy od pomieszczenia z rekuperatorem i pokażemy wam, jak zostało to rozwiązane. Zapraszamy. Panie Witoldzie, jesteśmy teraz już w budynku na najniższym poziomie. Tutaj jest rekuperator, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Rekuperator został posadowiony na najniższej kondygnacji, czyli budynek. Znowu mamy do czynienia z budynkiem, który był gruntownie remontowany. Jak widać, jeszcze nadal jest w remoncie, ale szczęśliwo jest już zamieszkały, więc z racji tego, że inwestor kilkakrotnie tutaj weryfikował moje podejście do rozwiązania tej rekuperacji. To były długie rozmowy, kilka projektów, jakie tu mu przedstawiłem, a w rzeczywistości potem się okazało jeszcze inaczej. To, co w naturze spotykamy na budowie, nie zawsze się to, co chcemy zrealizować, się da zrealizować. Trzeba zawsze jakieś kompromisy znaleźć. Więc tutaj udało się wmieścić się w tym małym pomieszczeniu rekuperator też marki Rekunet i też z jednostką entalpiczną, bo klient sobie chciał, żeby to był odzysk wilgoci. Budynek jest tutaj za czasów bodajże 70. lat, więc jest bardzo wysuszony. Mimo tego, że no wiadomo, te prace budowlane, jakie teraz powstały i wtłoczyły ileś tutaj wody w ściany i fundamenty, ale niemniej no, budynek był w stanie takim już bardzo wysuszonym i montując podstawową wersję rekuperatora z wymiennikiem podstawowym, nie entalpicznym, mielibyśmy no, dyskomfort z tytułu braku wilgoci i suche powietrze, zbyt suche powietrze na zamieszkanie. To ja się jeszcze dopytam, bo tutaj pan wspomniał, że razem z inwestorem tutaj debatowaliście nad różnymi rozwiązaniami. Co było przedmiotem, powiedzmy, sporu albo dyskusji? Czy to były kwestie, nie wiem, estetyczne bardziej, czy właśnie, nie wiem, obniżanie sufitów, bo tutaj jesteśmy w starym budynku. Sufity są ile? 2,50? Tak. Czy jeszcze były jakieś kwestie, które musieliście razem ustalić, żeby każdy był zadowolony? No przede wszystkim możliwość przeprowadzenia instalacji,
możliwość wykonania czepni, wyrzutni. Tu początkowo klient myślał o przeprowadzeniu na front budynku czepni, wyrzutni. Co prawda mamy tutaj takie same kwiatki, że tak powiem, typu nadproża, które są bardzo zbrojone i z belek dwutałownika wykonane i cały budynek jest po prostu poszatkowany takimi podciągami i z tego tytułu wiąże się no, kolizję. No, nie można przez taką belkę przejść, bo nie ma jak. Więc tutaj doszliśmy do takiego konsensusu, że z tego małego pomieszczenia przez taką tutaj wąską ciąg komunikacyjny przeszliśmy do takiego pomieszczenia, też mówimy o piwnicy, ale to będzie zaadaptowana na taki pokój no jakiś tam użytkowy, więc tutaj, żeby można było nie stracić wysokości, bo tu jest jeszcze niżej, to jest może 2,10, 2,20 wysokości, a musimy dwoma rurami, zastosowaliśmy rurę nie Fi200, tylko 160, z tego względu, żeby nam za dużo tutaj tej wysokości nie tracić. No i poszliśmy w prawo i lewo do boku tego budynku i tutaj jest zamontowana czepnia, z drugiej strony wyrzutnia. I teraz cały ten środek będzie, boki będą zabudowane karton gipsem, tak jak będziemy na parterze i na piętrze oglądali, jak zostało to wykonane. Także ten środek cały będzie no, w tej wysokości możliwie jak najwyższej. No i cały szkopuł w tym, że znowu tu budynek jest, strop budynku jest wykonany z płyt betonowych i trzeba było przez te płyty niestety przejść. Wiadomo, że płyty mają zbrojenia, mają swoje kanały, nie zawsze wszędzie tam, gdzie byśmy chcieli możemy przejść, żeby nie uszkodzić konstrukcji tego stropu. No ale tu się udało takim, tu troszeczkę wykonaliśmy podkuć w tynku, żeby widzieć co i jak, gdzie jest możliwość. No i zdecydowaliśmy, że tu są, może nie widać, ale tu są dwie skrzynki rozdzielcze. Jedna jest nawiewna, druga jest wyciągowa. Zawsze oznaczam, żeby się nie mylić. No i z tego, z tych skrzynek, które są niejako skrzynkami przelotowymi, bo od dołu jest podejście do rekuperatora, a w górę jest podejście do następnej kondygnacji, którym jest parter. No i tu udało się, widać jak tu jest to wszystko ciasno, ale no. Wszystko na milimetry. Rekuperator można tu spokojnie otworzyć do wymiany filtrów, także rekuperator też jest rekunetem z wymiennikiem entalpicznym, o którym wcześniej mówiłem. No i inwestor jak sobie założył, że końcówka sierpnia, pracowaliśmy tu jeszcze pod koniec czerwca, inwestor założył, że będzie się wprowadzał końcówka sierpnia, no i jak widać dopiął swego, przez 2 miesiące potrafił wykonać te roboty już wykończeniowe, jeżeli chodzi o parter i piętro. No i na dzień dzisiejszy może wszystkiego tu jeszcze nie ogarnął, trwają prace jeszcze na dachu czy elewacji, ale już mieszka. Budynek jest pełni funkcjonalny. No i oczywiście rekuperator jest zamontowany, już działa i wentyluje pomieszczenia. Dobra, to jeszcze zobaczmy tutaj, to jest... Tutaj jest kolejne pomieszczenie przeznaczone na łazienkę. Oczywiście no, będzie musiało być obniżone. Obniżenie no, w przypadku takiej skrzynki nyplowej musi być około 15 cm, czyli skrzynka sama, ten korpus ma 5 cm, potem ma króciec wyjściowy 5 cm i żeby można spokojnie było zamontować ramkę anemostatu, potrzebujemy 4,5 cm.
Niekiedy, jeżeli ich zabraknie wysokości, to ramkę oczywiście obcinamy do tej możliwej tylko tam do ślimaka. No i oczywiście, jeżeli tu mamy skrzynkę nyplową, też nie wiedzieliśmy na jakim pułapie, obcięliśmy ten koniec, ten kołnierz skrzynki maksymalnie w środku widać. No i oczywiście tu zostało 2 cm, tylko tyle, żeby można było tą rurę przytrzymać. Oczywiście wykonaliśmy trochę dłuższą tą rurę. Będzie trzeba, to utniemy na wymiar, a tu każdy centymetr się liczy, więc a widzimy jak nisko jest kolejne nadproże, a ten budynek jest jakby w całości w takich bryłach z nadprożami wybudowany, więc no jest jako bliźniak tutaj w tym, no i uciążliwe dla oczywiście sąsiadów, oczywiście za ścianą. Było to na nasze wiercenie, nasze kucie i tak dalej, a nie tylko my tu działaliśmy, więc tutaj troszeczkę było uciążliwości dla sąsiadów. No trwało to trochę, my staraliśmy się jak najszybciej to wykonać i zrobić, no ale... Tak, no, inwestor będzie musiał zaprosić na bardzo dobrą kawę sąsiadów. No myślę, że tak, no zawsze były jakieś tam uwagi i tak dalej, no ale... Aha, dobra. No, trzeba tutaj instalację wykonać. Jeszcze tylko rzucimy okiem, jeszcze bo tutaj tu też jest na parterze. No i tu też nie mamy możliwości, szliśmy właśnie dołem, tam jest taki kanał jakby, taki szacht od dołu do góry. No i górą wychodziliśmy z poziomu prawie podłogi, tutaj jest pod schodami. Takie przejście, no żeby można było gdzieś tu te dwie rury umiejscowić, więc a wiadomo, że klatka schodowa tu w tym budynku nam oddziela niejako na dwie części ten budynek i nie ma możliwości, jak tu mamy rekuperator z tej strony i skrzynki rozdzielcze, no to nie mamy możliwości przejścia na tą stronę, bo nam tu klatka zajmuje miejsce. Dobra, to jeszcze tak, przejdziemy do góry, natomiast jeszcze raz tutaj chciałem pokazać, że to są właśnie te rury, które tutaj schodzą, żeby obejść schody i już nie zabierać dodatkowego miejsca jeszcze, żeby nie trzeba było zabudowywać. Możemy iść do góry, rozumiem, oczywiście. Piętro wyżej. Jesteśmy w tej chwili na parterze, czyli no niejako serce domu, bo tu jest i wejście, łazienka, mały hall, living room połączony z otwartą kuchnią. No i oczywiście mieliśmy tamto przejście z sufitu. No i tu jest ukryte właśnie, ścianka była tam 25 cm i takim ukryciem udało się tutaj pogrubić tą ścianę i za tą ścianą jest oczywiście te dwie rury wzniosłe, które prowadzą od kotłowni i tutaj do góry pod sufitem mamy dwie skrzynki rozdzielcze na jedną wyciągową. I oczywiście, żeby... Czyli tak dla pewności, czyli tutaj to obniżenie to jest właśnie zabudowane są skrzynki i skrzynki przewody. I rury. Rury. No i oczywiście, no znowu mamy tą sytuację, że tu mamy takie nadproże, które jest żelbetowe. Tu jest kolejno znowu nadproże, tam pójdziemy dalej, to będziemy mieć kuchnię też z takim nadprożem i oczywiście takie przejścia nie są możliwe i musieliśmy jakiegoś wykonać cudów, żeby można było tą instalację wykonać. Tu mamy łazienkę i oczywiście mamy skrzynkę nawiewną wyciągową. No i tu jest akurat przygotowane pod skrzynkę anemostat wyciągowy. No i objechaliśmy, tu jest drugi anemostat wyciągowy i tu udało się ukryć to w takim, no niejako w takich bryłach ten sufit, żeby no jakoś nam to fajnie tu pasowało i tu obeszliśmy do, z kolei do dwóch punktów w salonie z dyszami i zastosowaliśmy dysze dalekiego zasięgu. Z tego względu, że tam anemostaty mogły się znaleźć tylko ze ściany. A ze ściany to by nam tylko krótki odcinek wentylowały
I oczywiście powietrze nie jest głupie, znajdzie sobie tutaj ujście, mamy dwa punkty wyciągowe. I żeby zastosować anemostaty nie było możliwe, zrobiliśmy dyszę dalekiego zasięgu. Oczywiście tam musieliśmy z drugiej strony zrobić skrzynki na wymiar pod dyszę dalekiego zasięgu, które są z kolei utopione w ścianie, żeby nam tam nic nie wystawało, bo to dysza jest, skrzynka jest na takiej zasadzie, takiej zetki jakby. Z tamtej, z góry tutaj, od strony korytarza nam wchodzi dwie rury czy trzy pod sufitem, a tu musieliśmy troszeczkę zejść na dół, bo anemostat typu dysza dalekiego zasięgu ma też swoją obwolutę i nie może być przy samym suficie, musi troszeczkę niżej. No i było przy tej okazji troszeczkę kucia i wkuwania. Także te dysze dwie, no wiadomo, można sobie kierować w odpowiedni kierunek, jaki chcemy. No i tamta dysza, no teoretycznie powinna tu ten początek pokoju, salonu, zabezpieczać świeże powietrze, a tu wyrzucać nam w tą stronę, a z kolei tu za chwilę mamy kuchnię i w kuchni mamy anemostat wyciągowy, który jest prowadzony z racji tego, że tu jest klatka schodowa, nie można było bezpośrednio przejść przez klatkę. Mamy z pozycji piętra wykonane podejście wentylacyjne. I przeszliśmy tam, skrywając to niejako w gebelicie, ale to za chwilę sobie zobaczymy, jak to wygląda. I jesteśmy już na pierwszym piętrze, na najwyższym poziomie i zaczynamy od... No właśnie, jak widzimy, tu mamy dwie rury z kolei od poziomu parteru. Tak śmiesznie wyglądają, ale za chwilę o tym powiem. No i tu mamy kolejne dwie skrzynki rozdzielacze, nawiewna skrzynka i wyciągowa. I z tych, że dwóch skrzynek dochodzą rury do poszczególnych pomieszczeń. Czyli tu mamy kolejne obniżenie. Udało się tylko obniżyć częściowo, żeby już też nie zabierać wysokości tego pomieszczenia. Częściowo udało się tutaj tylko obniżyć. No i z tego pomieszczenia idą rury do poszczególnych pomieszczeń. No i też są w tych niektórych pomieszczeniach stosowane dysze dalekiego zasięgu z wiadomych przyczyn, żebyśmy już nie ingerowali w kolejne pomieszczenie, tylko ze ściany można było wtłaczać powietrze nawiewane do pomieszczeń. Dysza dalekiego zasięgu jest możliwa tylko jest sensowna przy montażu nawiewów, no bo wiadomo, że wyrzucamy tam powietrze. W przypadku zabierania powietrza, czyli z tych anemostatów wyciągowych, no to nie ma sensu dyszy, tylko normalny anemostat, bo on i tak z całego pomieszczenia zabiera powietrze, więc tutaj nie ma zasadności, żeby stosować takie rozwiązanie. Jak widzimy, tu tak dziwnie nam się okazuje, wychodzą te rury, ale no nie było innej możliwości z tego względu, że na dole tu za ścianą mamy klatkę schodową i ta ściana nośna przy klatce schodowej się okazuje, że jest ścianą grubszą, aniżeli tutaj jest tylko cienka, taka działowa i już zaczęliśmy wiercić, ale się okazało, że trzeba było zmienić lokalizację tych otworów. Zrobiliśmy monitor od dołu i się okazało, że no ileś trzeba było odsunąć je od ściany, ale no nie jest to jakimś tam dużym problemem, bo szafa 60 na wymiar robiona spokojnie tu te rury tutaj potrafi ukryć, więc z tego rozwiązania skorzystaliśmy. Dobra, czyli tutaj jest główne wejście z najniższego poziomu do zasilania. No oczywiście proponowaliśmy, żeby tutaj anemostat nawiewny był w tym narożniku zamiast tu, ale żona inwestora się zdecydowała, że jednak tam ma nie być, ma być tu, mimo że nie powinno tu być, bo tu jest blisko drzwi, wiadomo, że powietrze nam ucieknie zaraz za drzwi, ale lepiej coś,
aniżeli nic. A jak tam mi nie pasowało, no to słuchamy inwestorów. Tak, ważniejsze jest, żeby żona była zadowolona, niż żeby rekuperacja działała idealnie tak, jak powinna. No, czasem trzeba głosu rozsądku posłuchać. No i oczywiście tu mamy kolejny punkt nawierny. I tu stosowaliśmy dysze dalekiego zasięgu, no ale dysze montowaliśmy też tak jak najwyżej po prostu sufitu. I tu tak, mimo że tu nie trzeba było obniżać sufitu, sufit był w takim złym stanie, że klient zdecydował na to, że jednak część obniży. No i tu oczywiście jest taki troszeczkę taki zaułek, żeby można było dyszę spokojnie zamontować. I oczywiście tak szeroki, żeby ta dysza mogła cała tam z tym korpusem wejść w ścianę i dlatego jest tutaj takie odsunięcie tego, tego sufitu. No a jednocześnie no, ma przynajmniej prosty, ładny sufit. No i takie rozwiązanie oczywiście tutaj mamy w drugim pomieszczeniu pokoju. No i też podobne rozwiązanie jak obok było wykonane. No i oczywiście mamy tutaj klatkę schodową z ciągiem komunikacyjnym, przez który musiało przejść ileś rur, bo rury mamy tutaj kolejną łazienkę i do tego pokoju, w którym ostatnio pokazywaliśmy, musieliśmy jakoś dojść, czyli sufitem. Czyli tu nie bolało obniżenie sufitu, a jednocześnie w tym narożniku mamy przejście przez ścianę i ileś rur przechodzi i do tego pomieszczenia, do tego. No i oczywiście przechodzi przez ścianę, na której niestety znalazły się ciągi kominowe. No i trzeba było do tego miejsca doprowadzić trzy rury wyciągowe do wyciągu w kuchni. No i oczywiście tu została zastosowana skrzynka rozprężna, do której były trzy rury Fi75, a na dół, żeby już nie jechać rurami Fi75 razy 3, zastosowaliśmy kanał wentylacyjny Thermoflex o przekroju 125. No i tu dojechaliśmy do posadzki. Na dole mamy właśnie anemostat wyciągowy. No, to już tak pokażemy, że dosyć no stylistycznie też dosyć dobrze to wyszło. Tak zlicowało się z zestawem podtynkowym. Więc no tutaj dokładnie tak. Ciekawie to wyszło. Ale to panie Witoldzie, jeśli dobrze rozumiem, to teraz tak. Jeszcze się tutaj pokażę. Rekuperator startuje z samego dołu, tak, z poziomu powiedzmy minus 1 i teraz żeby dojść do kuchni na poziomie 1 to wchodzi na poziom 1, później na poziom 2, dochodzimy tutaj do tego momentu, tak, i z poziomu 2 dopiero schodzimy w dół, czyli jest taka taka droga okrężna, ale nie było możliwości żadnej innej drogi tutaj wykonać, więc coś musieliśmy zastosować takiego, żeby można było jednak mieć, bo jednak klatka schodowa nam oddziela ten budynek jakby na pół, a jeszcze na dole są te podciągi żelbetowe, więc tutaj opcji nie było żadnej, żeby gdziekolwiek przejść, więc tutaj myślę, że to rozwiązanie jest jakieś sensowne. No i oczywiście działa, więc tutaj nie ma co się... No właśnie, tutaj takie pytanie, no bo szczególnie jeśli właśnie chodzi o ten wyciąg kuchenny, to najdłuższa droga, najbardziej zakręcona, najbardziej skomplikowana. Pytanie, czy jeśli chodzi właśnie o pomiar przepływu powietrza, uzyskaliście satysfakcjonujący? Tak, mimo wszystko udało mimo się. Mimo wszystko. Co prawda, tu mamy skrzynki rozdzielacze, które są pod sufitem i praktycznie to jest droga taka jak wszystkich innych tu punktów wyciągowych bądź nawiewnych, więc tylko praktycznie z tych skrzynek rozdzielaczy poszliśmy pod sufitem i zeszliśmy pionowo na dół do stropu i pod stropem anemostat się pojawił. Także często bywa tak, że nawet na budowach, gdzie wiadomo, że gdzieś nie można po podłodze
przepuścić rur, przeciąć rur w podłodze nawiewnych z wyciągami, bo mają jedne i drugie 7,5 cm, a na ogół no, ta posadzka, zawsze optujemy za tym, żeby był styropian w granicach 8 cm, żeby tylko nam rury przykrył. No i wiadomo, że nie możemy w tym momencie przeciąć gdziekolwiek po posadzce, bo by nam to wszystko zburzyło, więc czasem jak jest jakiś punkt, do którego nie możemy spokojnie dojść, to idziemy z pozycji piętra gdzieś po ścianie kolankowej, bo ściana kolankowa zawsze jest gdzieś tam 1,40 m, 1,50 m i ta zabudowa jest najkrótsza z możliwych, bo jak mamy cały na przykład wysokość 2,60, 2,70, to mamy całą zabudowę, a w przypadku na przykład jakiegoś narożnika, gdzie najmniej boli albo będzie jakaś szafa, no to można to troszeczkę skamuflować i ukryć, więc takimi posunięciami też się czasem kierujemy i tak wykonujemy, żeby no, jakąś tą instalację wykonać. Dobra, to także tu jest kolejny przykład tego budynku, gdzie no, kilkakrotnie zmienialiśmy przebieg tej instalacji i możliwość wykonania, bo klient myślał najpierw o możliwości, potem myślał o kwocie, za jaką będzie musiał wyłożyć za tą instalację. No i potem, czy żona mu się zgodzi na to, że mimo wszystko takie bardzo dalekie posunięcie remontowe ma przeprowadzić. No, mocna ingerencja w stylistykę mimo wszystko, prawda? No, też. Niestety, więc no, wszystko musi jakoś się tam spiąć w całość i jakoś to wyglądać. Jak widzimy, całkiem przyzwoicie i fajnie to wyszło i tak praktycznie to na pierwszy rzut oka nie mamy tutaj jakiegoś takiego dyskomfortu, że mamy gdzieś tam rekuperację, że ona zajęła nam jakąś nie wiadomo jaką przestrzeń, więc myślę, że nie należy się bać po prostu przy remontowanych budynkach o instalację rekuperacji. No, ostatnimi czasy to wykonuję już kolejną w takim domu remontowanym tak gruntownie instalacja, a nawet w takim budynku, wczoraj zjechałem z budynku, który był zamieszkały przez rodzinę trzypokoleniową, bo to była matka, rodzice i czwórka małych dzieci i to rzeczywiście było wyzwanie dla inwestora, żeby w takim budynku zamieszkałem i przeprowadzić taki, taki remont, taką, wykonać taką instalację, więc ostatnimi czasy i wczoraj jeszcze pojechałem do kolejnego klienta, który też kupił dom, który już urzekł go ogrodem, no i też mieszka w piwnicy zaadaptowanej na cele mieszkalne, a parter i strych będzie tam wymieniał nawet belki niektóre, bo już ząbem czasu zdążyły się nadgnić. No i też będzie wykonywał instalację, więc taki ogólny trend, że jako no, nie tylko nowe budynki mają w zamyśle instalację, tylko też użytkowane i istniejące. Panie Witoldzie, to tutaj ja odnoszę wrażenie, że Pan się specjalizuje w takich rzeczach trudnych, takie mission impossible. Nie tam, że ktoś tam buduje nowy dom, to jest z góry przez projektanta zaprojektowane miejsce, którędy pójdą przewody. Pan tutaj się podejmuje takich rzeczy, gdzie na dzień dobry, jakby biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie belki i tak dalej, to tutaj mogłoby się wydawać, że to jest niemożliwe. Pan się tego podjął i to nawet według wyników przepływy się zgadzają. No tak, ale no zawsze mam takie obiekcje, czy da się to do końca, no rzucamy się na temat, który nie do końca jest wiadomy, oczywisty, więc za każdym razem mówię, ostatnia inwestycja takiego typu, ale potem znajdzie się kolejny inwestor, jak już przyjedziemy, rozmawiamy
I jak tu komuś nie pomóc? Aha. Dobra, więc tutaj też już duże rzeczy powiedzieliśmy. Jeśli myślicie nad starym budynkiem i chcecie mieć w nim komfort i oszczędności i będzie to gdzieś w okolicach Poznania, to zdecydowanie polecamy pana Witolda. No, bo... Oczywiście ja jestem rozbiegany między Poznaniem a Wrocławiem, Kaliszem, Lesznem i tak, Grodziskiem. Ale tutaj jak sami słyszeliście, pan Witold da się wam namówić nawet na najtrudniejsze wyzwania na początku. Nawet jak będzie miał obawy, to i tak później, tak jak już tutaj na drugim filmie widzicie, bo jeśli nie widzieliście, to damy wam link też na końcu filmu i pod tym filmem do poprzedniej inwestycji, na której jeszcze dzisiaj nagrywaliśmy. Też bardzo, bardzo ciekawa renowacja, powiedzmy, domu. No, tutaj też mamy. Także zachęcamy do oglądania tego kanału, bo dużo takich ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Okazuje się, że stare budynki przy renowacji też mogą mieć nowe, takie nowoczesne życie, technologie, które no, będą ułatwiać, polepszać właściwie warunki życia. Także tutaj polecamy pana Witolda, polecamy wszystkie nasze filmy. Z każdego czegoś ciekawego można się dowiedzieć. Jeśli gdzieś tam zakładaliście, że jest niemożliwe dołożenie gdzieś rekuperacji, to te dwa filmy tutaj z panem Witoldem chociażby pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Także zachęcamy jeszcze do komentowania. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy, coś was konkretnego interesuje, nie widzieliście albo słyszeliście o jakichś rozwiązaniach, ale nie widzieliście tego nigdzie na żywo, chcielibyście zobaczyć, to ja postaram się to gdzieś tam wychwycić w tych komentarzach, poszukać takich rozwiązań, pojechać, zachęcić do tego inwestorów i instalatorów, żeby pokazali nam to, podzielili się tym. Także piszcie komentarze, jeśli filmik był dla was przydatny, merytoryczny, wartościowy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo dzięki temu nasz kanał się rozrasta i dzięki temu takie ciekawe rzeczy można tworzyć. Jeszcze raz dziękujemy panu Witoldowi za to, że również dziękuję. Poświęcił czas, dał inspirację, nadzieję, myślę, wielu inwestorom. Także jeszcze raz dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce na kolejnych ciekawych inwestycjach. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.